Tak, patrz, jest i on. No, pociąg do lasu. Mamy dwa pociągi do lasu. Jeden na zewnątrz, drugi w nas. EN57ALD. I on nie jest tak do końca pusty. Weź na guzik. Znajdujemy się w miejscowości Kaliska. Dla prawdziwego dźwięku nie będzie łapał, jak odwracasz. Chciałam zobaczyć tą Kaliską. Gdzie najazd? Znajdujemy się w miejscowości Kaliska. Linia kolejowa 203 dla prawdziwego turbofana kolei, bo poziom zwykłego fana nie wystarczy. Będzie to miejsce historyczne. Nie ze względu na te perony, one nie są historyczne, ani te szyny. Linia jest po modernizacji, więc one są nowe. Historyczna jest przestrzeń kolejowa. Przestrzeń kolejowa z zachodu, ze wschodu. Ze wschodu na zachód. Jesteśmy na odcinku, którym przebiegała dawna niemiecka Ostbahn, pruska kolej wschodnia. Była to linia prestiżowa łącząca Berlin z Królewcem. Pomysł jej budowy powstał w 1842 roku i zamysł był taki, żeby do tej pory odcinek Berlin-Królewiec był pokonywany przez praktycznie 14 dni dyliżansem, jeżeli pogoda nie sprzyjała. Po powstaniu tej linii kolejowej właśnie 203 Ostbahnu podróż koleją skróciła ten czas do 13 godzin niespełna, więc połączyła centrum Prus właśnie z jej rubieżami. Dzisiaj linia ta straciła już na swoim prestiżu, bo trzeba pamiętać, że pociągi tędy jeżdżące były nazywane Nord Expressem. W tej chwili właśnie straciła na prestiżu i o dawnej świetności mogą świadczyć właśnie przerośnięte, bardzo ładne, neorodne, renesansowe pałacyki, jeżeli idzie o zabudowę właśnie dworcową. W Pile, w Krzyżu, gigantyczne praktycznie dworzec jak na wielkość miasta, w Starogardzie Gdańskim właśnie i później ten nitka łącząca do Trzewa. Miejsce, w którym jesteśmy, zostało wybudowane, czyli połączenie Piła, Chojnice, Starogard-Trzew. Linia ta została tutaj zbudowana w 1871 roku, budowa trwała do 1873 roku. No i teraz schodzimy do lasu. To była ten szczelność kolejowa, teraz idziemy do lasu, bo pomysł na dzisiaj to jest 4 dni wolnego. Przejść się na naszą działkę i tym razem dosłownie przejść się na naszą działkę, bo samochód zostawiliśmy w domu i idziemy na działkę piechotą.
Jak później zejdziemy do lasu, to pokażemy na mapie, jaki jest plan marszruta naszej jazdy. Teraz, jako że jest wrzątek, chyba 30 stopni, idziemy do centrum Kalisk, nabyć drogą kupna troszkę wody, bo już połowę zapasów wypiliśmy w pociągu, nie robiąc, robiąc kilometrów 0,0 całej ogólnej trasy. Budynek dworcowy Kaliska. Klimat typowego małego miasteczka. 1 maja 2018 zamknęli. Więc do 1 maja 2018 żyło. Jest tablica pamiątkowa. Jaki tutaj. Jaki głośniczek ładny, ten zapluciowy. Tu mówić. To jest fajny urok takich dworców małych. Małych miasteczek. Jakkolwiek samo zabudowanie dworcowe, jak widać, by mogło pewnie pomieścić wszystkich mieszkańców miejscowości. Bo jak wspomniałem właśnie, to są były duże, no tutaj akurat jest jeden z mniejszych, ale to były duże pałacykowate właśnie, prestiżowe dworce kolei właśnie wschodniej pruskiej Ostbahnu. Szybka zmiana sprzętu. Temperatura jest taka, że podstawowa kamera, telefon się poddał. Mam nadzieję, że to tylko przez temperaturę. Tablica powitalna dla turystów. Dla nas będzie tutaj można zobaczyć, gdzie my tutaj się jesteśmy i co planujemy. Pod słońce, więc tutaj idziemy z Kaliskiej do Huty Kalnej. Od Huty Kalnej będziemy odbijali właśnie w kierunku naszych Klanin. Tutaj jest schemat bardzo schematyczny, jak nazwa sugeruje, więc niedużo ja tutaj tego widzę, gdybym to miał przełożyć na mapę, ale w każdym razie dla nas jest istotne, że w kierunku Ocypla. To by nas kierowało tam, ale my będziemy robili więcej drogi, bo idziemy w kierunku sklepów tam. Dokładnie, powtórzmy to jeszcze raz. W cieniu jest fajnie. Bo poza cieniem mamy 30 parę stopni, żeby nie skłamać, a odczuwalna to już na pewno jest taka. Jesteśmy tutaj w święto, więc Kaliska, pomimo że nie są małą jak na region miejscowością, absolutnie wszystko jest zamknięte, żadnego prywatnego sklepu, żabki czy coś takiego. Nie ma możliwości, żeby nie zużywać swoich głównych zapasów wody, kupując i nawadniając się tutaj na miejscu. Więc jesteśmy całkowicie autonomiczni. Wcześniej pokazałem tą ładną mapę turystyczną, która była schematem, który za dużo w sumie nic nie mówił, ale tutaj jesteśmy przygotowani i mamy mapę, co właśnie robimy i na czym polega niezwykłość wypadu na własną działkę. Niezwykłość wypadu na własną działkę polega na tym, że wysiedliśmy sobie Starogard, Czarna Woda. W Kaliskiej tutaj jest linia kolejowa. Tutaj jak widać też zaczyna się nam szlak niebieski, którym się udamy przez Piece koło jeziora Trzechowskiego. W Mońsku przepniemy się na szlak kociewski bursztynowo-żółty, miniemy Górą Czarne i udamy się przez Hutę Kalną do Klanin. To wygląda tutaj na tej mapie w ten sposób, bo to jest mapa ze skalą nadziei 1 do 150 tysięcy, więc nie przejdziemy takiego kawałka. Serio, nie przejdziemy takiego kawałka? 1 do 150 tysięcy. Ten kawałek da się we znaki, to będzie około 14 km, więc będzie dało się odczuć. Co dalej będzie? Jak już się zalogujemy w naszej działce tutaj w Klaninach, to następnie udamy się za 2 dni do Czarnej Wody. Tutaj wsiądziemy w pociąg i pognamy z powrotem naszym Ostbahnem. Zmarginalizowanej, tak, prawda? Nie wiem, co chcesz powiedzieć. O tym, że ma marginalne znaczenie. Więc linią o marginalnym znaczeniu już właśnie nie jest to ten Nord Express. Pognamy z powrotem na wschód. No, to tyle z planów. Teraz część druga, 2,5, realizacja. Baczność. Idziemy szukać początku szlaku niebieskiego, który znaleźliśmy tam. Kilometr pierwszy, 200 metrów. Gdzie jesteśmy? Koło dworca kolejowego w Kaliskach, nieustannie i znowu.
Nic nie załatwiliśmy właśnie ten we wsi, ponieważ z przyczyn technicznych początek szlaku niebieskiego, o ładna kropka oznaczająca, że jesteśmy na początku szlaku. Nic na mieście nie załatwiliśmy, miasto z przyczyn technicznych jest wyłączone z użytku. Więc ten, jesteśmy bez pieniędzy, ze złoty 50 razy będziemy mieli. Zostawiłam w domu. Tak, tak, o, cień, wreszcie cień, to jest fajne, bo jest ze 30 stopni. Jak już wspomniałem, więc wchodzimy oficjalnie na szlak. Punkt 00 szlaku, my już mamy w nogach przeszło kilometr zrobiony na darmo. Więc pierwszy odcinek to idziemy do Pieców, miejscowość Piece. W Piecach miniemy główną drogę i wejdziemy bezpośrednio w ciało leśne Borów Tucholskich. Miała miejsce tutaj bardzo przykra, dla mnie smutna rzecz. Moje wielkie nagrywarkowy sprzęt, moje aparato, kamera nagle odmówiła posłuszeństwa, kod błędu, jakieś cyferki, taki blue screen się wyświetlił. I dla mnie to jest tragedia, bo ten telefon był moim przyjacielem, ja nim wszystkie YouTube'y praktycznie nakręciłem i dopiero ostatnio jak zacząłem wspominać do niego, że chcę go wymienić, ten się poddał, no. Więc sami widzicie, że to był żywy organizm, żywy sprzęt. Mój pierwszy. No ale dobra, doszło do tych smutnych rzeczy, dzisiaj jest wesoły dzień. Idziemy do Pieców. Ej, poczekaj, też się przyjrzyj. XXI wiek w naszych kochanych Borach Tucholskich. Sobie idziemy, a tutaj taka ładna farma słoneczna. To można by jakąś ciekawostkę powiedzieć, tylko że się nie spodziewałem, co możemy powiedzieć. Że za zjawisko efektu fotoelektrycznego Albert Einstein dostał nagrodę, zdaje się, Nobla w 1904 roku, a nie jak wszyscy myślą, za teorię względności. No, to taka myśl mi się urodziła, patrząc na to, podzieliłem się z wami. Klimaty udarowe dalej, idziemy tam, może dalej będzie jakiś cień. O, może będzie pociąg jechał? Dobrze słyszę? Coś tam trąbi. Sygnał baczność RP1 kolejowy. Szlak skręca przed Piecami w lewo, więc definitywnie żegnamy się z terenami kolejowymi. W oddali widać jako ciekawostkę semafor powtarzalny, ostrzegający o tym, że na dalszym odcinku jest wyświetlany na głównym semaforze sygnał S1 stój, czyli tutaj maszynista powinien już zacząć powoli hamować, żeby za zakrętem, jak to się w żargonie mówi, nie przerżnął czerwonego. O, wchodzimy w las, całe szczęście przy tym odbiciu szlaku niebieskiego w lewo przed Piecami, więc będziemy troszkę mieli tutaj cienia. Kroczmy dalej godnie. Koniec lasu, ostatnie oznaczenie szlaku tutaj przed Piecami. W tkance leśnej, teraz będziemy szli w ten upał niemiłosierny, szczerym polem, aż do majaczących w oddali na horyzoncie zabudowań. Co to miało być? Pieców, tak, Pieców. Upał wchodzi do głowy, jest jedynym tym, o czym się daje teraz myśleć. Iść wyzłany zbóż, będzie ładnie wyglądało. Jak w Gladiatorze, tak. Ręką muska i wierzchołki gibiących się źbeł. Czekaj, zrobimy takie ładne ujęcie, no. Weź, idź, a ci tutaj... Tak, aż się prosi, żeby było można podkład dać z Gladiatora, ale wtedy mi zablokuje nagranie, że łamię prawa autorskie. Ale my tu mamy taki ładny, romantyczny widok, a ja tu o technikaliach. Znasz li ten kraj? Złote łany, zbóż. Dobre piwo z tego by wyszło, pszeniczne. Ziemniaki? Tak, ziemniaków co można? Wódkę zrobić. Takie gorsze piwo. Ale my nie lubimy jakichś wynalazków, nowości, nie?
Bory Tucholskie zmieniają się na plus, nie do poznania. Mamy coraz lepsze oznaczenia. Kiedyś to można było wątpić w oznakowania PTTK w Borach. Teraz tutaj widać, że jest tak jest odnowiony. Wszystko jest ładnie namalowane od nowa. Prowadzeni jesteśmy przez ten skwar jak za rączkę. Tutaj oficjalna tablica wejściowa. Teren zabudowany. Zabudowania. I znowu zapomniałem. Piaski, nie piaski. Piece. Jak piece. Tak, w piecach. Pies. Piaski. Są tutaj piaski, dlatego tak przyszło na myśl. Wchodzimy do pieców. Może tutaj się po szczęście jakiś sklepik będzie otwarty. Wątpię. Nadzieja umiera. Ostatnia. W piecach jesteśmy ewidentnie ciałem obcym. Gościami niemile widzianymi. Czy mile widzianymi? Mile widzianymi. No jak elegancko. Take me to your leader. I come in peace. Dasz się poznać? No, nie ma obawień. Dobra. Chodźmy, bo tak na nie patrzę i się głodny zaczynam robić. Twoje hasło wymyśliłaś, to powiedz. Prosto do celu, okrężną drogę. Czyli okrężną. Szlak niebieski, jesteśmy w centrum pieców. Szlak niebieski przeprowadził nas tutaj ładnie od głównej drogi i kieruje w stronę lasu. Sklepu dalej nie uświadczyliśmy. Nadzieja umiera ostatnia. Czy Państwo to widzą? Tam jest napis. Ja widzę Fata Morganę. Papieskie, no to raczej jest zamknięty. To, że mam paranoję, nie znaczy, że nie mam racji. Drugi raz minął nas patrol policji. Widzę. No bo śledzą obcych, nie? Śledzą obcych, a to pierwszy obcych pewnie od nowego roku. I tak niby przypadkiem, ale ten sam patrol dwa razy obok nas przejechał. Czekaj, może uprzedzimy go jak trzeci raz nas minął. O, no na pewno, ja tego telefonu już nie wyłączę. Procesja, procesja idzie, musimy uciekać, tak. To oni obstawiają procesy. A dobra, to nie nas. To nie chodziło o nas, dobra, alarm odwołany. Czekaj, trzeba skręcić w prawo. Tak, w prawo. Mamy święto Bożego Ciała, ten sklep, tam się uchylają drzwi. Dobra, widzę, sklepy uchylają się drzwi, z tyłu goni nas procesja. Procesja jest obstawiana przez policję, tu nie chodzi o nas. No kurde, od razu życie zaczęło mieć znowu kolory. Taki ten klimat miasteczka Twin Peaks się powoli nam zrobił. Lewiatan w piecach jest zamknięty, ale nas to nie boli, bo tam mamy ruch. Tu zapłacisz kartą, jest wielki napis. Procesja za nami. Mamy tak, jesteśmy na plusie. Pora na jakieś zimne, gazowane coś. To szczęście na twarzy. Zaopatrzeni jak trzeba. Polecamy sklep w piecach. Dał radę jako jedyny. Jako, że udar nam się coraz bardziej do głowy w Edgera, to już mam nową teorię, że to są ludzie polujący na tubylców, którzy pod postacią procesji. Policja nas wypatrzyła, ludzie się zebrali, bo jesteśmy pierwszymi obcymi od długiego czasu i wyszli wszyscy na ulicę, żeby nas dopaść. Takie wizje ma przegrzany umysł. Jeszcze ich tam nie ma. Chodź, uciekamy w las. Tu gdzieś ten radiowóz krąży. Też za nami. Ty, Monika, oni chyba nie idą od góry. Oni nas z przodu tutaj wezmą, zablokują. W lewo i w prawo nie ma możliwości ucieczki ani się schowania. Ja znowu widzę radiowóz. O, w mordę. To jest nasz szlak. Jesteśmy całkowicie normalnie sobie idziemy. Nie jesteśmy podejrzani. Nie, no to taka ciekawe wydarzenie, niespodziewane. Jesteśmy normalni. Jest urok mapy w skali nadziei.
do ściany lasu dzieli nas raptem 2 cm. Co to jest 2 cm? W tej skali to jest przeszło 3 km, więc idziemy tu odcinkiem polno-drożnym. Przynajmniej jest asfalt, więc nie trzeba walczyć z gruntem, z terenem. No ale słońce ma charakter typowo udarowy, więc tutaj czapka na głowę i nawet jeżeli jest przez chwilę wrażenie, że się pić nie chce, to jednak pamiętać co parę minut jakiegoś łyka wziąć, bo jak się doprowadzi człowiek na skraj, że już poczuje, że troszkę jest spragniony, to znaczy, że już mamy do czynienia z odwodnieniem. Jesteśmy na trasie, więc trzeba myśleć. Mamy niejednoznaczne oznaczenie szlaku niebieskiego. Jednoznaczne, tak? Tak. Ta ręka jest pewna siebie, ta ręka wskazuje w kierunku, w którym coś zobaczyła. Jak to nie fotomorgana, to prawdopodobnie znacznik tego szlaku. Więc właśnie rzadka sytuacja, kiedy coś co mówi w prawo, ale jest, chociaż jest tutaj ten, jest trójkącik, który mówi, żeby uważać, że jest troszkę inaczej niż standardowo. Łamiemy się nie o 30, 40, 50, 90 stopni, tylko na wrotka tam. A tam już widać ściany lasu. W takich warunkach maszerować to jest naprawdę bardzo intymne przeżycie, prawda? A to się będzie później fajnie wracało. Nie ma kartkowania albumów. Pamiętasz co wtedy powiedziałaś? Teraz to można usłyszeć. Troszkę jest jak w zonie, jak w miasteczko Kopaczi. Tutaj stalkerujemy, idziemy przez pola. A tu opuszczona wieś. Zabudowanie. Muzyka ze stalkera by się przydała. Niebo nagle pociemnieje, pokryje się karmazynem i przyjdzie emisja. Wszyscy się musimy gdzieś pochować. Jest gorąco, przed nami jeszcze kupę kilometrów, więc nie ten. Więc czego nie zrobimy? Nie eksplorujemy, nie? Czujemy potrzebę eksploracji? Grupowo? Głosowanie? Kto na nie? Chyba, że jest tam cień. No, na pewno i coś tam pewnie jeszcze może być. Jakieś zwłoki, nie. No. Idziemy za to tam. Tam jest las, cień i przerwa. Wypijemy sobie naszego, miejmy nadzieję, jeszcze 10-minutkiego radlerka prosto z lodówki zakupionego w sklepie właśnie nie w Piaskach. No w Piecach, przecież w Piecach. Najgęściej, potrzymaj mi, najgęściej oznaczony szlak, jakim chyba do tej pory szliśmy. Mamy oznaczenie prowadzące za rączkę tam. Tu po kilku metrach widać tam i zaraz za załomem drzew jest czwarte. Nie sposób się zgubić. Widoki klasy premium, jeżeli idzie nawet przeżyć jakoś ten upał. Będąc nagrodzonym takimi pięknymi widoczkami. Grażyna, zobacz kurwa, choinki. Niepilnowane, idealne. Jeśli jest to takie niebieskie, można dostać na rynku. Zapamiętaj, nie zapamiętaj. Mamy ten nożyk, dziabiemy i idziemy. W tym roku święta będą w lipcu. Aktualizacja. Jest godzina 13, dochodzi. Wyszliśmy o 9.30 z Kalisk tutaj. I znowu złudność mapy w skali 1 do 150 tysięcy. Znajdujemy się tutaj na tej fali pomarańczowej. I to jezioro, które tu wygląda jak błotko, no jest mniejsze niż mój palec. Wcale takie znowu małe. Jak się okazuje, nie jest. To jest takie właśnie na żywo, żeby zobaczyć właśnie skala 1 do 150 tysięcy, że dla piechura jest przynajmniej zwodnicza. Zgodzisz się? Czujesz się oszukana? Jak zawsze. Jak zawsze. Tak. No ale za to mamy za to ładny kawał Polski na kawałku. Ładne miejsce. Tak, miejsce jest znalezione przez przypadek. Szlak żółty, nie żółty, szlak niebieski wyrzucił nas tutaj właśnie tymczasowo na drogę, która jest przy kąpielisku wiejskim, miejskim.
Zostały nam 3 km. Nie, jest zorganizowane, to było nadleśnictwo, parking zorganizowany, zakaz wszystkiego jest, więc widać, że jak już zakazują wszystkiego, że to jest organizacja, tak. Do Czarnego 3 km, do Kalin zostało jeszcze prawdopodobnie około 6 razem. A ile już przebyliśmy? Masz taką możliwość? Liczyć ci też kroki, daj, ja to potrzymam, daj kapelutek. I co? One były tu pierwsze. 10 km i 750 metrów. No to elegancko. 14 było wymyślone, będzie 16. Chociaż była realna. Nie doszliśmy. Była realna szansa, że tym razem uda mi się, że będzie krócej w realu niż w zaplanowanym, ale jezioro poszło nie z tej strony. Ja myślę, że będziemy szli tam po drugiej stronie. Tak? A, bo zmieniliśmy. Aha, to, tobie tego nie mówiłem, dobra. Że nawet jakbyś nie mówił. Dobra, to chodźmy dalej, bo kurczę, te muchy gatunku jusznica deszczowa obchodzą. Zdjęcie zdjęcia? Ty robisz film, ja robię zdjęcia, odwróć. Odwróciłem się. Dlaczego czasami warto dopłacić za laminowaną mapę ładnie folią? Ponieważ jest do wykorzystania awaryjnie jako peleryna przeciwdeszczowa. Delikatnie zaczęło padać, pada z takiego burzowego, nieokreślonego nieba. Generalnie to wygląda jakby padało... Nie wiem czy słychać, ale grzmi. Grzmi, zaczęło padać, słońce się jak gdzieś tam przemyka pomiędzy, więc to tutaj aż tak tragicznie nie wygląda. Ale... pada. Ja mam taką fajną pelerynkę, nic nie ważącą, po złożeniu o telefon komórkowy, więc czuję się tak w miarę panem sytuacji. Życie jako gra interaktywna z możliwością wyboru. Pada, więc mamy do wyboru. Albo ciśniemy i... Tak, na czym to ja? Albo ciśniemy i będziemy jakoś wkrótce na naszej działce. Albo robimy przystanek i jesteśmy pod wiatą, nie wiadomo jak długo i czy jak to się rozpada, to nie będzie padało i padało. Twój wybór. Zegartyka. Tyk, 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 tyk. Nie, żadnych spoilerów. To chodzi o na ten, na dziko musisz wybierać. W elemencie niepewności. Idziemy dalej. Idziemy dalej, jestem za. Pryu! Łapka w górę. Miejscowość Czarne. Czyli zostało nam około 3 do 4 km max. Tutaj więc nie wybraliśmy opcji bezpieczny postój pod daszkiem. Wybraliśmy opcję idziemy na przełaj, jakoś to będzie. Ostatnia prosta, ścigamy się cały czas z burzą. Jesteśmy u progu Czarnego. Będziemy tutaj, przepinamy się ze szlaku niebieskiego, się przepiliśmy na zielony, teraz zielonego. Na szlak żółty Kociewski, który ma nas doprowadzić do Huty Kalnej, 3 km stąd. Szlak będzie miał kolor żółty, tam na słupie jest widoczne oznaczenie. Czyli ścigamy się, żeby w ciągu godziny nas nie zlało nas do cna. Więc 3 km do Huty Kalnej, później odbicie. Jakiś kilometr, półtora, jesteśmy w Kalinach. I wycieczka się kończy happy endem. Etapy końcowe zazwyczaj rzadko, kiedy filmujemy, ponieważ jest to moment kryzysu, kiedy już się nic nie chce, jest ogólna irytacja. Teraz można by powiedzieć, że nie taka powinna być nagroda, że jest burza i pada deszcz. Znaczy nie, dobra, nie ma takiej burzy, żeby ja nie jestem głupi, żebym stał pod drzewem. Burzę gdzieś słychać dalej, ale się rozpadało. Zostały jeszcze jakieś ostatnie 2 km. I tego, i idziemy. Zobacz, jaki parasolek tam tu znalazłem. O, mamy grzyba. Teraz tylko trzeba znaleźć kurę, albo jeżeli nie iść tak od początku. Albo jeżeli nie iść aż tak od początku, to jakiś jajka. To są ostatnie 2 km. Tu znalazłem mały skrót generalnie. Zaoszczędzimy z kilometra, że zeszliśmy teraz, no. I będzie pani zadowolona. Znowu stajemy przed klasycznym wyborem, burza, otwarty teren, linia wysokiego napięcia, tutaj właśnie Monika ładnie przechodzi. Bycie pod drzewami. Co, wybierasz?
Niestety zostały nam ostatnie 2 km, ale raczej się nie wybronimy, nie wyjdziemy z tego obronną ręką. Jęzory tego deszczu, opadu, widać, nie widać, są nie tak daleko stąd. Więc przygoda, przygoda. Wyrwał się wiatr, więc się dosyć gwałtownie zaczęła robić. Jesteśmy w czubku, tu jest przeprawa przez rzekę i z tyłu jest wiata. W tej wiacie zostaniemy. Poczekamy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Zostało nam naprawdę niedużo, ale jeżeli by tutaj miało właśnie jakieś załamanie pogody być czy coś takiego, może być nie fajnie. O, jaka ładna rzeka. Tam Monika maszeruje. No i dobrze, że takie wiatki tu zrobili właśnie, no w sam raz akurat na taką sytuację niepewną. Mam nadzieję, że będzie fajnie słychać te grzmoty. Bo to robi klimat, jak się jest samemu tak w lesie. Miejscowość Czubek, jak wspomniałem. To jest pełna Europa, z tego co ja widzę. Tutaj to sobie może walić i walić. No, tutaj widzę jednak, że fajny pomysł na podłogę z kostki drewnianej. Komuś się to już widać, że nie podobało, albo konstrukcja była zła, chociaż podejrzewam, że to pierwsze. Dobra, pora się rozplecakować. No, to mi się podoba. Burza, nie burza, podziwiamy widoki. To jest pełen kontakt z naturą. To kolejna trudna, szlakowa decyzja podjęta. Opuściliśmy schronienie. Ja zobaczyłem, co się dzieje z mapy satelitarnej, więc to się w godzinę pojawiło. Cała masa wyładowań i w ogóle w obrębie całego województwa, więc wiemy, że lepiej nie będzie. Zostało nam jakieś 20 minut marszu. Ciśniemy. Końcówka naprawdę godna. Trochę telefonu nie zmęczyć. A ona bez kurtki. No, współczuję. Ale ostatnie ujęcie, że się wydarzyło. Ale ostatnia prosta. Za tą ścianą tam już będą zabudowania pierwszych lanin. I co? Czujemy się czempionami? Czujemy się czempionami. Godzina 15 dochodzi, szliśmy od 9.30 z Kalisk, wyszliśmy i ja myślę, że samochód idzie porządna ulewa, ale nam zostało już tylko 300 metrów do przyczepy na działkę. No to się nazywa ultralight, peleryna, 200 gramów, po co to komu? Dobra, tutaj przerwałem naszą prywatność. To wygląda fajnie. Wiemy, że będziemy chcieli to nagrać. Obłoki srebrzyste. First time in our life. No, pierwszy raz w naszym życiu oglądamy coś, gdzie ja się interesuję astronomią, a nigdy nie było możliwości. To jest całkowity przypadek, niezaplanowany. Nie planowałem. Wyszedłem... Nie da się wszystkiego zaplanować, jak najbardziej. Ja wyszedłem odciążyć się trochę hydrologicznie, żeby nie mieć za dużej zawartości wody w sobie. A tu patrzę, coś takiego. No kurde, kosmos. Obłoki srebrzyste znajdują się 80 do 90 km nad powierzchnią naszej planety. Jaka ósemka się zrobiła, zobacz. No kurde.
Jest 24 godzina, jest północ. To jest intymna chwila, gdzie ja bym naprawdę chciał, nie chciał się dzielić z nikim i niczym, ale z drugiej strony to jest moment, w którym naprawdę można zrobić sobie zajebistą pamiątkę. Powiedziałem zajebistą i tego nie usunę. Kosmos. Czasy się zmieniają, idzie coś nowego. No naprawdę. Jest północ. To będzie chyba ostatni film.